drzewami, za trójkami mamy właśnie nasze atrium, stołówkę. Tak, proszę zwróćcie uwagę, jaka wielka jest stołówka. Pokażemy też Wam od wewnątrz. Warto dodać, że menu na stołówce jest bardzo wyszukane. Wszystko, co potrzeba sportowcowi, żeby dobrze się odżywiać, węglowodany proste, złożone, białko, wszystko jest tak dostosowane, że naprawdę i wegetarianie, i osoby mające jakąś formę diety sportowej są w stanie wyżywić się w sposób profesjonalny, bez zamawiania żadnych dodatkowych rzeczy. O, tutaj proszę bardzo, nawet nasi krawerowie. Zajrzymy im do talerza. O, proszę, jak wsuwa. Ho, ho, ho. O, proszę bardzo. Także nie tylko, że z zewnątrz nas nie wpuścili, tylko mamy teraz dowód, że rzeczywiście tam jemy. Tutaj hotel, ten główny, a u podnóża, moi drodzy, kawiarnia, w której będziemy mieli zaplanowaną uroczystość integracyjną, o której Wam fotorelacje lub wideorelacje przekażemy wkrótce. Zmierzamy do głównego holu budynku, będziemy jedli obiad. Musieliśmy odbić kartę. O, i proszę bardzo, stołówka Atrium, którą pokazywaliśmy Wam wcześniej z zewnątrz. Część parkowa, kawiarenka po prawej stronie i cała stołówka. Popatrzcie, kochani, jaka wielka stołówka, ile grup. To są wszystko kadry narodowe Polski najczęściej. Siatkarze, piłkarze, rugbyści, osoby też niepełnosprawne, drużyny, mnóstwo innych wspaniałych ludzi. A tu, tak jak widać, zejście prosto na plażę. Za chwilę podejdziemy, zrobimy, co mamy dzisiaj do jedzenia. Wszystko jest w formie stołu szwedzkiego, baru szwedzkiego. Tutaj mamy różnego rodzaju roślinki. Proszę bardzo, gdyby ktoś był wegetarianinem, to w ogóle nie musi pytać, mówić, że jest wegetarianinem. Znajdzie dla siebie tyle rzeczy, ile potrzebuje. Są mięsa, są potrawy, gniazdki, kasza, ryba. No, mamy też dwie zupki, zupa sztawiowa. Zupa z grillowanych warzyw. Tutaj mamy serwisy, soki, kawy. Wszystko jest wspaniałe, smaczne. Pozdrawiamy Was serdecznie. W przyszłym roku widzimy się tu również.